Cześć! Super dziś wyglądasz. Miło, że jesteś. Fajnie, że oglądasz. Powiedziałem to na początku filmu, tak, o. Dobrze się składa, że tu jesteś, ponieważ mam dla ciebie filmik na YouTubie. Czemu nieważne jak mówię, to brzmi zawsze jak sarkazm lub żart. Czy ja potrafię być poważny jeszcze? Dzień dobry. Oglądasz Czunkeloczki. O dzisiejszym odcinku nie muszę mówić tutaj w ogóle. Z reguły mówię na początku odcinka, ale teraz tego nie będę robił. Po prostu go zacznijmy oglądać. I nie wyłączaj tego jeszcze. Za 5 minut, Boże, tego jeszcze nie wyłączaj, chodź. Centralna Polska. 26-letnia Manuela Malicka jest profesjonalną tancerką latino. 2 tygodnie temu wprowadziła się do swojego chłopaka Bogdana Kozaka, starszego od niej o 12 lat. Cieszyła się, że mężczyzna szaleńczo ją kocha. Jednak Bogdan nagle wpadł we wściekłość, kiedy Manuela znowu chciała wyjść na trening. Czekaj, zamknął zamek od drzwi, następnie pocałował ją do widzenia i ona nie może wyjść. W sensie, czy to nie jest jakiś błąd w Matrixie? Czy ona teraz powinna się zawiesić, jak w Simsach? Myślałam, że zamieszkanie z Bogdanem to świetna decyzja, no mimo że znaliśmy się tylko 4 miesiące. I on mi też niczego wcześniej nie zabraniał. Dopiero wtedy okazało się, co z niego za facet. Zaczyna się zawsze, nie pij mleka z laktozą, a potem to już samo leci. Bogdan nie chciał wypuścić swojej dziewczyny z mieszkania. W nerwach przyznał się, że jest zazdrosny o jej partnera tanecznego Marcina. Manuela była zszokowana jego zachowaniem. Nie mogłam w ogóle uwierzyć w to, co się dzieje. Musiałam natychmiast wyjść na trening. Typowy introwertyk, nie? W sensie, nie wychodź! Możesz tam umrzeć! A przy okazji, przeglądając badania, okazuje się, że najwięcej ludzi umierają w domach. Okazuje się, że najbardziej bezpieczny to jest na zewnątrz. Tutaj! Wszystko cię może zabić! A teraz nie wygląda podejrzanie! A Bogdan nie chciał mnie wypuścić z mieszkania. Marcin już na pewno na mnie czekał, a tu taka sytuacja. Bogdan wiele lat temu owdowiał i samotnie wychowywał córkę Kasię. Jakby co, to ja nie dawałem takiego filtru, ten paradokumenty. Nie wiem, co tu się dzieje, jakiś Bollywood zrobili. Co nie? W sensie z reguły filtr jest taki bardziej mdły, a tu jest taki nasycony kolorami. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Kiedy okazało się, że Manuela kolejny wieczór ma spędzić z tym tancerzem, po prostu trafił mnie szlak. Miałem na wieczór inne plany. Awanturę usłyszała nastoletnia córka Bogdana, Kasia. Dziewczyna chciała zobaczyć, co się dzieje. Manuela wykorzystała chwilę nieuwagi Bogdana i błyskawicznie wybiegła z mieszkania. Ja tam od razu błyskawicznie. Ja widziałem ludzi, którzy szybciej wychodzili. Kilka godzin później Manuela i Marcin Wałkiewicz przygotowują się do ważnego turnieju tańca. Są dobrymi przyjaciółmi i trenują ze sobą od 2. I cały taniec! Ten ruch czyli przez godzinę, nie? Nie mogli tego nawet przez godzinę. Zrobili... Dobra, mamy taniec, to jest taniec, wow! Tańczymy! I nawet nie pomyliłaś kroków. Ale bardzo śmieszne, Marcin. No. Zrobiłaś perfekcyjnie to! Ani jednego błędu! Wow! I o to chodzi, o to chodzi. Na pewno zdobędziemy złoto. Wbijacie na turniej, robicie... Super. Co, Marcin, tam będzie wiele świetnych par, ja liczyłabym bardziej na brąz w takim razie. No ale nie bądź taką pesymistką. Dobra, ale wiesz co, może poćwiczmy ten krok, bo pamiętasz, ja go nie pamiętam z tą ręką. Dobra, dobra. Jak zapomniałam już, jak się robi! Wracamy do roboty, pamiętaj, halę mamy tylko wynajęte do 22, ja okej? Okay? Dobra, to dobra. Zacznijmy, co? Okej. Okay. Czyli tak to, nie? Od chyba to od dołu, czy od tu? Okay. Ręka idzie od dołu do góry, do góry, do góry. I tu do końca? I hop, i jeszcze raz. Dobra. Cyk. Ja nie wiem, czy to jest tango, srango, czy taniec towarzyski, bo się nie znam, ale ja bym chciał powiedzieć, że gdyby moja partnerka sobie zaczęła chodzić na takie tańce i miałaby swojego heteroseksualnego partnera, to pewnie też by mi to przeszkadzało. Będę z wami szczery, prawdopodobnie byłbym zazdrosny. Ja nie jestem zazdrosną osobą ogólnie o nikogo. Ani rodzinę, przyjaciół, czy partnera. Znaczy w moim przypadku partnerkę. Ale nie wiem, w tańcu jest dużo dotykania. To jednak dosyć intymne. Tyle co znam jakby grupy taneczne i znajomych, którzy tańczą, to bardzo często wiązali się ze swoimi partnerami z tańca. To się dzieje i to jest całkiem romantyczne. I nie wiem, jak bardzo konfident byłby na temat związku, przeszkadzałoby mi to, nie? Nie mówię, że od razu myślał, że mnie zdradzi ta osoba, ale byłoby dla mnie to po prostu niekomfortowe. Więc właśnie chyba ten paradoks uświadomił mi, że nie mógłbym być w związku z dziewczyną, która tańczy taniec towarzyski. Chyba, że ze mną, to spoko. Ale prawdopodobnie taka dziewczyna nie byłaby ze mną w związku, ponieważ zdeptałby mnie stopy. Nie miałaby stóp.
I do góry, okay. Do góry, do góry, do góry, do góry. I patrzę z tą tutaj ręką, druga, nie? Hop. I okay. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. A ty tam... Myślałem, że łączy ich coś więcej niż tylko taniec, a gdy zobaczyłem, jak on ją dotyka, stwierdziłem, że dam mu w ryj. Zajebisty typ. Czyli zobaczyłem, co się dzieje, to doszedłem do wniosku, że po prostu dam mu w ryj. That's fine. Stary, do it. Ja bym chciał zobaczyć taką jedną dobrą pięć w nos paru dokumencie. Come on, zawsze odwracacie kamerę, a po prostu daję tym ludziom 100 zł więcej. Jestem w stanie, że są w stanie zrobić wszystko. Yes. Jeszcze raz. Tak wygląda te wartanie, kurwa. Bogdan, co ty tu robisz? Uspokój się, rozumiesz? Mówiłam ci, że jestem na treningu. Bogdan, uspokój się. O co chodzi? Jak on cię dotyka? Przecież my tańczymy, jesteśmy na... ćwiczymy, mam turniej. Ale gdzie on cię dotyka? Uspokój się, co ty robisz? Nie wiem, on ma Pikachu na zasadzie wejdę związek z tańcerką. Tam na pewno się nie dotykają. Nie. O co ci chodzi? Jedzie ze mną do domu. Nie jadę z domu. Uspokój się. Posłuchaj mnie. Od początku mówiłam ci, że jestem tancerką, tak? O nie, mówię od początku. To jest jego wina, że on tego nie ogarnia, nie? W sensie, no nie wiem, ktoś może powiedzieć na początku związku, że jest gwiazdą filmów. Ale chce wejść w związek. No i jakby masz przynajmniej, nie wiem, wybór, opcję na zasadzie, czy ja widzę związek z taką osobą i wtedy podejmujesz jakby swoją dorosłą decyzję. Ale wydaje mi się, że problem dopiero się pojawia wtedy, kiedy w trakcie związku ktoś pada na pomysł. Ej, wiesz co? Chciałabym zostać aktorką. Rozumiem taniec, rozumiem pasję. No to o co? No to co? Ale to nie tak! Jak tak można? Jak a co można? On jest moim partnerem! Przygotowujemy się... Rozumiesz? Ty się nie odzywaj, zostaw go, Bogdan! Wyodź stąd! Natychmiast wyjdź stąd, rozumiesz? Nie dotykaj mnie, nigdzie nie idę, kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Wyjdź stąd, rozumiesz? Wychodź stąd, Bogdan! Ja nie mam czasu! Wyjdź stąd, rozumiesz? Nie chcę cię widzieć! Taniec to całe moje życie. Mordo Patola to jest całe twoje życie. To jest niesamowite, jak te parę dokumenty są głupie. Was się nie da lubić. Jaki to jest wariat, Jezu. Bardzo cię przepraszam, nie wiem, co jak? To napadło. Ale... No przepraszam, to się już nie powtórzy, wróćmy do treningu. Bogdan był ode mnie starszy o 12 lat. No i myślałam, że stworzymy stały, stabilny związek. Dobra, okej. Okay. Czy on przeprosi? Pół godziny później zdenerwowany Bogdan czeka z bukietem kwiatów, aż Manuela wreszcie zakończy trening. Tam od razu bukiet kwiatów, nie? W sensie to jest jakieś 8 kwiatków na krzyż, nie? Robię wszystko dla ciebie, dobrze wiesz. Proszę. Dobrze, te kwiaty to dla mnie, tak? Oczywiście, że dla ciebie, proszę. Wiesz co, to w sumie to jest jeden kwiat. To jest jakby jeden rodzaj kwiatów i to jest róża po prostu, nie? Tylko po prostu jest ich dużo, tych róż. Ale to wciąż jest tylko jeden kwiat. Już się trochę późno robię. Może zjedz tą kolację i wiesz, połóż się, bo rano trzeba do szkoły stać. Tak, to łóżeczka, proszę. Ale jutro moja pierwsza lekcja to WF. Więc mogłabym dostać zwolnienie? Zwolnienie z pierwszej lekcji? Tak. No, w sumie to chyba pójdę, bo patrząc na Manuelę i na jej figurę, mam ochotę ćwiczyć. No ale Kasiu, no nie przesadzaj, ty jesteś bardzo piękną dziewczyną, wiesz, to... No ale nie przesadzam, to przez tatę, bo mnie karmił schabowymi i pierogami. Dlaczego przeze mnie? Dlaczego? Bo ja po prostu mam pytanie jakby... Dlaczego? Po co? W sensie nawet, wiecie, szkoda mi dziewczynki, więc nawet nie chcę jakkolwiek się do czegokolwiek tu już nawet odwoływać. Ja po prostu mam pytanie do reżysera, po co? Po co ta scena? Po co ten dialog? Po co? Czy to będzie miał jakikolwiek potem sens? No nie, bo jakby... Paradokument jest o jego zazdrości o tym tańcu, tak? Ale po prostu to... Jest. A jeszcze potrafię zrobić ciasto, upiec. Tak, to prawda. Tak, to robi bardzo dobre ciasta, uczył się od babci. Naprawdę? Wiesz co, no ja wiem, że ty jesteś fantastycznym ojcem, ja to doceniam, tylko wiesz co, może upieczesz to ciasto, ale po moim turnieju będzie co świętować, bo ja jutro mam, wiesz, trening, ja jutro nie dam rady. Jakie tu miałeś mieć wolne? No nie, bo ja wynajęłam salę, chcemy dać siebie jak najwięcej, wiesz, a jakbym wygrała ten pochar, to jest kolejny etap w mojej karierze. Nic mi nie mówiłaś wcześniej. No wspominałam ci przecież. Ale tato, uspokój się. Wiesz, że włożyła w to dużo pracy. Rozumiem, ale nic o tym nie wiedziałem. No ale to jest moja praca, widzisz? Kasia sama to potwierdziła. Tak wygląda moja rozmowa na Wigilii. Moja mama musi potwierdzać babci, że tak, Adam ma pracę, to jest praca, mba. Kochani, bardzo was przepraszam, ale już jestem pełna, było bardzo dobre to jedzenie, ale muszę się już położyć, dobrze? Dobrze, przepuścisz mnie, posprzątasz tutaj? Tak, tak. Dobra, dziękuję. Kasiu, połóż się, dobrze? Było bardzo dobre. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, tato. Dobranoc. Cześć.
okej, to jest w ogóle weird, że wstaje, mówi, wiecie co, spać idę na raz, idę spać, spać, spać idę. Ale po drugie, to jest niezdrowe. Szczególnie po surowej rybie. Czemu ty idziesz już spać? Nie idzie się spać, od razu jak się zje. I koniec jakby dnia, tak? W sensie jest jakby logo. Dlaczego ja? Wow. To jest podzielone na rozdziały. Centralna Polska, tak? Centralna Polska brzmi jak po prostu Łódź. Przykro mi. Następnego dnia Manuela po treningach tanecznych z dziećmi w Domu Kultury wchodzi do mieszkania Bogdana z zakupami. Chce się zrelaksować przed wieczornym treningiem. Zwłaszcza, że Kasia jest u koleżanki, a Bogdan jeździ swoją taksówką. Ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy otworzyłam szafę i nie było tam moich turniejowych sukienek. Ja wtedy przeżyłam szok. Ja przeszukałam cały dom. Ja nie wiedziałam, gdzie one są. One po prostu zniknęły. I zgadnijcie co? Teraz jest muzyka... Szuka, dzwoni, nie wiadomo. I przyjaciółki Doroty. Trzy puchary. Ale żadne z nich nie... A kto trzyma na klozetce trzy puchary? I co? Jakie to jest sztuczne, Jezu! Jezu, tak wygląda tło youtubera. Znaczy, wydaje mi się, że ja jakby to nie jest ułożone jakkolwiek, nie wiem, w zen, te roślinki na przykład. Ale na przykład, no, tą tabliczkę, tak? No, ale no, ja to widać, coś to wygląda jak takie ustawione, nie? Coś się widać, że przychodzę, poprawiam, jest ustawione. Tam z kolei mam totalny syf, nie? A tu roślinki, no roślinki zawsze są ładne, nawet jak są jakby w grupie, nie? Widzicie różnicę, nie? Jak zobaczycie teraz tutaj to ujęcie, to te trzy puchary są takie... Jezu, jeszcze ten jest czwarty u góry! To jest tak sztuczne. Come on! Poczekaj chwilkę, dobrze? Bo już później do ciebie zadzwonię, obiecuję, proszę cię, pa! Cześć, Kasiu! Kasiu, zniknęły wszystkie moje suknie, rozumiesz? Nie ma ich! Jak nie mam przeszukać wszędzie wszystko? Tak! Przeszukałaś? Przeszukałam cały dom, wszystkie kąty, wszystkie szafy, ich tu po prostu nie ma, rozumiesz? Było widać po Kasi, że było jej głupio, że to właśnie w ich mieszkaniu zginęły moje sukienki. Ale mama po prostu totalnie wyjechała ze szkoły, chciała spokój, chciała sobie będzie serial, ale znowu ktoś tutaj jęczy. Dobra, come on, coś to jest nudne, co się tam wydarzy dalej, dawaj tego... Teraz przyniesie tulipany. Podczas kolejnego treningu Manuela nie może się skupić. Wciąż myli się w choreografii. Jej partner Marcin traci do niej cierpliwość. Tak nie może być. Mylisz kroki, wywróciła się przy obrocie, prawie cię uderzył łokcie w twarz. Powiedz mi, co się z tobą dzieje. Przepraszam Marcin, okej? No ale co się z tobą dzieje? To przez tego Bogdana znowu robi, słuchaj, awantury w domu? Zamknij łeb, bo ci wywali jeszcze raz łokcia. No gorzej trochę, no. Jak gorzej? Może być w ogóle gorzej? No może być, Marcin, jak? No. Bo ja ci nie chciałam mówić, ale on mi ukradł wszystkie moje suknie turniejowe, rozumiesz? Że nie mam w czym tańczyć teraz. Ale jak ci ukradł suknie, słuchaj? No po prostu... W czym wystąpisz? Nie wiem, rozumiesz, że występowała. Nie wiem, on mi je ukradł, rozumiesz? Bo on nie chce, żebym wystąpiła w tym turnieju. Dobra, oni takie pi robię przez jakiś czas, kochani. Ja szanuję wasz czas. Więc... kiedy się wychyli nasz ziomek, zrobił... Zobacz, jak niewiele nałożyło. Bogdan, proszę. Nie chce, czy naprawdę nie wiesz, o co chodzi? Znowu ci chodzi o te sukienki? Bogdan, powiedz mi, gdzie one są. One były tutaj w mieszkaniu. Co z nimi zrobiłeś? Ja ci ich nie zabrałem, dobrze o tym wiesz. Bogdan, ale proszę to jest twoje cię. Mieszkanie. Zrozum, każda z nich kosztowała 2000 zł. Do tego plus dodatki, materiał, dekoracje. Nie zrobię ci to. Dlaczego tak... Dlaczego mnie oskarżasz? No bo dlaczego, to... dlaczego myślisz, że to ja mogłbym ci zrobić? Sama może zostawiłaś. Nikt się nie zostawiłam. Dlatego, bo to właśnie tobie zależałoby na tym, żebym nie wystąpiła byłaś w tym konkursie. Byłaś wczoraj na próbie, może zostawiłaś je tam. Dobra, okej. Okay. To się... Wiecie, że bułkę da się pokroić? Po prostu bierze suchą bułę i je. W sensie ja rozumiem, że niektórzy lubią jeść tak bułkę, ale... Nie, jednak ich nie rozumiem, no jakby to... Jakby bułkę się kroi, w sensie... Da się ją rozerwać. Nie wiem. Stresuję się patrząc na to, jak je suchą bułkę. Czyli gdybym jeszcze był na dworze, to jeszcze rozumiem, bo je bułkę na dworze, ale w dom! Da się zrobić bułkę na pół domu! Sobie tą swoją jajecznicę, wcale jej nie chcę, ja wychodzę! Proszę, nie, wróć. Tym razem ona też wychodzi, potem idzie, płacze u koleżanki, bo jest moment na gadanie z koleżanką, co nas też totalnie nie interesuje. Oprócz tego, że ma laptopa na komodzie, który wygląda jakby tam były jakieś
dane wywiadowcze z jakiegoś CSI Toma Cruise'a w Mission Impossible, nie? Coś to wygląda jak leon, którego oni kradną i na nim są dane nuklearne. Jakby ten laptop wygląda tak podejrzanie. No ale dalej mamy dramę, bo jakby cały ten odcinek to już będzie drama. Następnego dnia Manuela, zdenerwowana i bardzo przejęta, czeka na rozpoczęcie turnieju tańca. Ma na sobie jedną z przerobionych w nocy przez Dorotę sukienek. Wygląda jak turniej w podstawówce. Ale sobie tamte sukienki były jakieś lepsze. Nie wyglądasz atrakcyjnie, ale mógł ci to narzeczoną jakieś oddać. Ej, zajebiście, że przed turniejem, sobie przed ludźmi, mówisz jej: ej, ty, weź jak ty wyglądasz w ogóle. Nie imponujesz mi, co to w ogóle jest? Kiedyś wyglądałaś lepiej. Nie wiem, czy jest, ja sobie nie rozmawiam. Dzień dobry. Szukamy pani Manueli Malickiej. To ja. Dzień dobry. Komenda Miejska Policji. Możemy prosić dokument tożsamości? Ale o co chodzi? Ja mam za chwilkę występ. Dobrze, zaraz wszystko wyjaśnię, tylko proszę o dowód osobisty. No, ale ja go nie mam przy sobie, musiałam iść do garderoby, a Jacek... Proszę pójść po dowód. Pamiętam, że do występu zostało może, no, tak około 5 minut. Ja bardzo długo czekałam na ten moment. Policjanci też czekali długo na ten moment, okej? Okay? W sensie oni jechali radiowozem z komisariatu i mieli taki wow! Zaprosimy o dowód. Rewelacja. Dostaliśmy zgłoszenie, że jedna z uczestniczek biorących udział w tym turnieju, pani Manuela Malicka, jest pod wpływem... Proszę, co w ogóle za bzdura jest? Przecież... Chcielibyśmy, żeby pani wykonała test paskowy na obecność moczu. Bo ktoś powiedział, że ona ma, więc oni mogą wymagać testu, to nie brzmi jak prawdziwe. Chociaż z drugiej strony, jesteśmy w Polsce. Tu wszystko jest możliwe. Nie, dlaczego mnie nie chcecie tylko sprawdzić? Nie możecie sprawdzić wszystkich tancerzy tutaj? Manuela, o co chodzi? Proszę się odsunąć. Ewelina, wszystko w porządku jest. Okej, dzięki. Jeżeli pani odmówi wykonania tego testu, na obecność musiała pani zanim pojechać na komisariat. Poczekasz na mnie tutaj, proszę, i wyjdziemy razem, okej? Idziemy? No okej. Jeżeli Manuela zaraz nie wróci, to w ogóle nie wejdziemy na parkiet, nie będziemy tańczyć. Cała nasza roczna praca pójdzie na marne. Jakie tu napięcie budują. A ona będzie teraz w napięciu sikała. Rewelacja. Dacie mi już spokój? Jak mogliście mnie oskarżyć o coś takiego? Za 5 minut będzie wynik testu. Proszę tu na mnie poczekać, nigdzie nie wychodzić. Jakie to jest dziwne w ogóle. W sensie, czy tak można? W sensie aż... Nie no. Żeby aż sprawdzać w internecie takie rzeczy, dowiadywać się jakichś nowych rzeczy. Wy mielibyście się doedukować po tym filmie? Jezus, nie. Dreszcze przeszły. O Jezu, nie, tak jest, nie robimy, to ciągalaszki. Manuela i Marcin skończyli swój występ i oboje są zdruzgotani. Ja cię strasznie przepraszam, rozumiesz? Widziałem, ja 5 razy pomyliłam kroki, wypadłam z rytmu, ja cię strasznie przepraszam, rozumiesz? Bardzo dobrze. No, co tu się w ogóle dzieje? W sensie, co my w ogóle oglądamy, nie? Oni nie pokazują, jak oni tańczą, bo oni po prostu robią tam... i wychodzi płakać. Tam są w ogóle namalowane na ścianach oknach. Co tu się dzieje w ogóle? Jakie to jest pojebane miejsce w ogóle, nie? W sensie tam są pomalowane okna na ścianach. Dlaczego tam są pomalowane okna na ścianach? Przepraszam. A co ty tutaj robisz? Byłem na scenie. Cudownie tańczyłaś. Bardzo mi się podobało. Proszę, kwiatki dla ciebie. Ja nie chcę tych twoich kwiatków, zabierz je, rozumiesz? To wszystko jest twoja wina. No to zawsze musicie powiedzieć, że to wszystko kogoś wina, no. Chryste, panie, nie dacie zapomnieć. To wszystko twoja wina! I to? Wszystko twoja... Nie no, kochani, to niczyja wina. Tak się po prostu czasami dzieje. Kiedy naruciak wsiądzie na rower... Manuelka, mam coś dla ciebie specjalnego. Co ty masz na mnie? Czy ty... Wyjdziesz za mnie? Ty oszalałeś, rozumiesz? To jest twoja wina, człowieku! Schowaj sobie to! Zajebiste, naprawdę. Czy to nie są przypadkiem te same w ogóle kwiaty, co wcześniej? Ale w ogóle... ten typ jest odklejony, nie? Ty jesteś jakiś nienormalny! Rozumiesz, że przed tym turniejem była tutaj policja. Ktoś złożył jakąś anonimową skargę, że jestem pod wpływem narkotyków. Jaka policja? Ja już nie wiem. I to na pewno byłeś ty. Co nie wiesz, jak to byłeś ty? Ja nic nie zrobiłem. To wszystko jest czyjaś wina.
jak jest niewinny, to to jeszcze lepiej. Nigdy ci tego nie wybaczę, między nami już jest koniec, rozumiesz? Nie chcę z tobą być, po prostu nie zwoń do mnie i weź sobie te kwiaty w dupę sobie wstać, rozumiesz? Nienawidzę cię, nie odzywę się do mnie. Naprawdę? Całkiem dobrze jej to wyszło i poprawka, to nie są te same kwiaty, wow. Dziewczyna postanowiła wyprowadzić się od Bogdana. Jest pewna, że to on przygotował całą intrygę i zniszczył jej karierę taneczną. Dziękuję ci, kochana. I też dzięki, że mnie tu przygarnęłaś, wiesz. Ja szybko znajdę jakąś kawalerkę czy nie wiem, jakiś pokój. Ale kochana, nie musisz się spieszyć. Odkąd Andrzej się wyprowadził, czujesz się samotna. A tak przynajmniej będę miała z kim pogadać. Tego się nikt nie spodziewa, że to tak naprawdę Bogdan tego nie zrobił. To będzie zwrot akcji, który nas wszystkich szokuje kompletnie. Nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał! Gdy zobaczyłam Bogdana przed drzwiami mieszkania Doroty, naprawdę się przestraszyłam. Ja w ogóle nie wiedziałam, skąd on wie, że ja tutaj jestem. Ja czułam się naprawdę prześladowana. Bogdan jest trochę bo jest suchą bułkę w domu. Więc to jest... Ale no... To pewnie nie on, nie? Ale zobaczmy, co będzie tam z kupowaniem tych sukienek, bo się umawiały na kupienie tych sukienek, bo znalazłem w internecie, żebyś wystawił je. I w ten sposób okaże się tak naprawdę... Kto tu był obuzem? To pewnie będzie córka, nie? To pewnie będzie córka. Dzień dobry. To pani wylicytowała sukienki, tak? Dzień dobry. Tak. Mogę zobaczyć? Oczywiście. Proszę. Piękne są rzeczywiście. Co to jest za randomowa postać w ogóle? Co to jest? Tak jak pisałam. To może podejdziemy tam do tej kawiarni? Mhm. I po prostu dokonamy płatności przy kawie na spokojnie, dobrze? Dobrze, jeszcze tylko torebkę wezmę. Dobry, komenda miejska, policja. Dzień dobry. Dobry. Siema, siema! Policja! Można pani pokazać swój dokument tożsamości? Oni poproszą wszystkiego dowód tożsamości. Poproszę was o dowód tożsamości. Proszę mi pokazać dowód natychmiast. Ja mój nie pokażę, nie. To nie jest dobry pomysł. To pokazanie swojego dowodu na filmie na YouTubie, który obejrze pomyna ludzi. To nie jest dobry pomysł, Adaś. Nie. Nie mam, mam tylko legitymację. Proszę nam pokazać legitymację. No i brawo za legitymację, będzie bilet ulgowy do poprawczaka. Wiktoria Hajduk? Tak. Pszenica Liceum Władysława Okiecka. Mhm. Skąd ma pani te sukienki? Są moje. No jakie twoje? Przecież to są moje sukienki. Pokaż są moje! Mi jakie twoje? To są moje sukienki, rozumiesz? Jak ona jest tam zagubiona, jaka ona jest tam... Co ja tu robię? To jak na paradokumencie? Jezu, ale uważam, że najgorzej w paradokumentach ci wszyscy aktorzy grają zdziwionych. Zdziwienie u nich nigdy nie wygląda jak zdziwienie, nie? Oni zawsze robią taką przerwę. Robią takie... Ojoj... To ty? Przecież ja cię skądś kojarzę. Czy jesteś koleżanką Kasi Kozak? Chodzicie razem do szkoły? Proszę nam to wyjaśnić. Tak, przyjaźnimy się. Skąd ma pani sukienki? Kasia przyniosła je do mnie kilka dni temu. No ale jak to Kasia? Dlaczego ona ci przyniosła te sukienki? Ja bym wszystkich podejrzewała. Tylko nie Kasia. Niemożliwe, że to Kasia! Jestem w głębokim szoku, naprawdę. No co za... co za łobuz? Niemożliwe. Wiedziała, żeby mnie wyrzuciła albo zniszczyła. To dlaczego pani nie wyrzuciła, nie zniszczyła? Stwierdziłam, że mogłaby mnie sprzedać. Ale jak to... Jak to Kasia ci... przecież ona... Przecież my się lubimy, przyjaźnimy, to... Ja nigdy nawet nie pomyślała, że... Ona pani nienawidzi. Dobrze! Dobrze, że ją nienawidzi! Rewelacja! Naprawdę się bardzo cieszę, że jest ktoś, kto jej nienawidzi. Content! Myślałam, że Kasia mnie lubi, a nawet, że się przyjaźnimy. A ona cały czas udawała.
Nie wiem, pewnie to zrobiła z zazdrości ojca. Konfrontacja! Konfrontacja! W takim razie wszystko wyjaśnimy na komisariacie. Ja panią tylko informuję, że pasterstwo i kradzież to są przestępstwa. Ja bym na twoim miejscu powiedział po prostu, jakie pasterstwo? Ja żadnych owieczek nie wypuszczam. Ja się zapytałam jeszcze tej dziewczyny, czy ojciec Kaśki o wszystkim wie, ale ona mi powiedziała, że nie, bo gdyby wiedział, to by się na nią po prostu wkurzył. No i okazuje się, że Bogdan jest niewinny. No ale to w sumie tak czy tak, po co do niego wracać, jak ma córkę, nie? W sensie to niekoniecznie jest jakikolwiek powód, żeby do niego wracać. Chyba, że załatwisz bilet ulgowy dla jego córki. Tego samego dnia obie kobiety idą do domu Marcina. Manuela chce go przeprosić. Ja dzwoniłam, wiesz, do niego wczoraj i dzisiaj. Nie wiem, dlaczego on nie odbiera. Słuchaj, może on się na mnie obraził? On nie żyje, na pewno! Wytłumaczysz mu, zrozumie. Ja się nie wiem, Dorota, czy on tak zrozumie. On mi od początku mówił, żebyśmy nie brali udziału w tym turnieju, a się uparłam, no i wiesz, jakie miejsce zajęliśmy, jakie zajęliśmy. A na początku była jeszcze ta awantura z Bogdanem, no. Nie pomyliłaś się adresu? No nie, przecież on wynajmuje tu mieszkanie na ostatnim piętrze, no. Byłam tu 2-3 razy. Przepraszam. Panie mówią o tym tancerzu, który tutaj mieszka? Tak, zgadzam się. Pani? No tak, znam. Bardzo miły, sympatyczny chłopak. Zawsze dzień dobry powie. No zawsze. Jak mówi dzień dobry na klatce, to dobry człowiek. Na pewno nie zabił trójki dzieci w piwnicy, a potem trzymał je zwłoki w lodówce. Na pewno nie. Zawsze był taki miły. Dzień dobry mówił. I przystojny był to, a przystojni to nie zabijają. Tylko brzydcy ludzie mordują innych ludzi, okej? Okay? Mijałam go i powiedział, że idzie na trening. Ale przepraszam panią bardzo, ale jak to, ale na pewno dobrze pani pamiętała, wyszedł na trening, tak powiedział? No tak właśnie powiedział, na trening. Aha, no to dziękuję bardzo. Jak to jest możliwe, że on powiedział, że idzie na trening, jak on zawsze ze mną trenuje? Kogo obchodzi ten typ, nie? Jak to trenuje z kimś innym? Kilkanaście minut później przyjaciółki zaglądają na salę, na której jeszcze niedawno Manuela tańczyła z Marcinem. Teraz Marcin ćwiczy nowy układ z nową tancerką Eweliną, konkurentką Manueli. Z nim powinna tańczyć ta córka, nie? A potem go zamordować. Idź, wyłącz. Cześć! Co tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Ty mi powiedz, co ty tutaj robisz i co ona robi. Ja wynajęłam tą salę do końca miesiąca na nasze treningi. No ale po tej całej akcji na turnieju myślałem, że skończyłaś z tańcami już. Proszę? A, to tak sobie to wykombinowałeś. A to teraz odwala Jokera. Haha, tak sobie to wykombinowałeś. Że co, że ja niby przegram, tak? A ty będziesz mógł trenować tutaj z tą swoją Ewelinką? Nie wiem, to jest chyba jakiś Sherlock Holmes teraz odwala, ale nie wiem co naprawdę, wow. Robi kółka, krekin. To nie jest scena, gdzie ona przełapuje go na zdradzie z inną kobietą. Emocjonalnie po prostu z kimś innym tańczy. No i no właśnie. Co chodzi? O to, że zadzwoniłeś na policję i zrobiłeś ze mnie ci... Co chodzi? Przecież to jakieś bzdury są. Żałosne po prostu, wiesz? Ewelinka. To co nadwala w ogóle? Kobieto, uspokój się. Ale tobie chciałabym bardzo serdecznie pogratulować, wiesz? Masz cudownego partnera tanecznego. Tak oboje zrobicie wszystko dla kariery, więc życzę wam powodzenia. Tobie też życzę powodzenia. Ale pamiętaj, że jesteś prawdziwym gnojem po prostu. No i nagle dotarło do mnie, że po prostu oskarżyłam niewinnego Bogdana, no. Bogdan, biedny Bogdan, on tylko drzwi zamykał, a potem drzwi otwierał i główkę wychylał. W dół. I w gębę chciał dać, a nie dał. Stwierdziłem, że dam mu w ryj. On tylko chce, a nie może. A teraz już nie żyje, córka go zamordowała. No błagam, niech tak będzie, no proszę, no ktoś mógłby w końcu umrzeć w paru dokumentach. No przynajmniej raz. Zszokowana Manuela nie wie, co robić. Pod tym, co zrobił Marcin, czuje do niego olbrzymią niechęć. Manuela, zaczekaj. Czego ty chcesz, co? Chcę ci wszystko wyjaśnić. Co? Chcę ci tylko powiedzieć, że... Zesrałaś się. Nara! Ja zapomniałam też ci powiedzieć jednej rzeczy. Proszę przelać pieniądze na moje konto. Bo ja opłaciłam naszą salę na nasze treningi. A ty tam z kim byłeś dzisiaj? Z Ewelinką? No ale nie ma sprawy, sobie wszystkie pieniądze ci przeleję, ale chcesz coś wytłumaczyć. Co to? Skompromitowałeś ją. Okej. Okay. Fajnie, że coś od siebie dodałaś? To w ogóle jesteś od początku? Kiedy ty się pojawiłaś? To nie tak, bo zakochałem się w Ewelinie.
I wiedziałem, co? Wiedziałem, że jak ty będziesz tańczyć, to ona nie ma żadnej szans na pogwar. To co, w imię miłości tak chciałeś zrobić, tak? Zrobiłeś tak, że zadzwonisz na policję, zrobiłeś ze mnie blinkę? To nie tak, słuchaj. Co, nie tak patrzysz czasem w lustro? I kogo widzisz? Frajera? No i dobrze. Teksty są głupie. Na, w ogóle po co jest ta scena na klatce schodowej? W sensie oni już nie skoczyli rozmawiać przypadkiem. Ale ona jest cringy, nie? Tak. O Jezu! Aż mi się gorąco zrobiło. Dwa dni później Manuela, wracając z zakupów, dostrzega Bogdana. Dziewczyna cieszy się, że nadarzyła się okazja, żeby porozmawiać i wszystko sobie wyjaśnić. Bogdan? Manuela? Cześć. Cześć, a co ty tutaj robisz? Bogdan? To ty? Stoisz na środku ulicy? To ty, Bogdan? Czemu stoisz na środku ulicy? Bogdan lubi stać na środku ulicy sobie czasami, wiesz? Tak, for fun, potrafi pójść, stanąć na środku ulicy, na tym ulicy, badać asfalt stopami. Wiesz, chciałem z tobą pogadać, dzwoniłem do ciebie, usłyszałem SMS-y, wiesz, bo chciałem cię przeprosić i podziękować za... Za co? Za to, że... To za to, co Kasia zrobiła, wiesz, dziękuję ci, że nie zgłosiłaś tego na policję, że... Ja rozumiem, rozumiem, ale najważniejsze jest to, że ja odzyskałam wszystkie swoje suknie, wiesz, a... Gdzie jest Kasia? Niech Kasia wyjdzie z bagażnika, z patą taksi, patola taksi to jest, i niech ona z nią porozmawia, no Kasia! Przyznaj się do bycia łobuzem. Też rozumiem Kasię, bo pewnie bała się, że... Tak, chciała ja z nią rozmawiałem, ona po prostu troszeczkę czuła się zagrożona, wiesz, ale ja z nią rozmawiałem. Nie, Bogdan, ja też bym cię chciała przeprosić, nie, wiesz? Za co? Dobra, jaka będzie puenta tego jęczenia waszego? Odjedziecie patola taksi ku zachodzącemu słońcu? Tydzień później Manuela wybiera się na trening ze swoim nowym partnerem tanecznym. Niespodziewanie spotyka na ulicy Marcina. Manuela! Manuela, cześć! Słuchaj! Czego chcesz? Słuchaj, chciałem z tobą porozmawiać. Nie dotykaj mnie! Czy to się może skończyć? Nie dotykaj mnie. Może byśmy wrócili razem do treningów, do tańca. No, ty sobie chyba żartujesz, ty słyszysz siebie? Nie, nie ma mowy. Dlaczego? Słuchaj, kontynuujemy te treningi wraz z Eweliną, ale to nie jest to samo co z tobą, ona jest za leniwa naprawdę. Nie nadaje się do tego. Wątpię, żebyśmy zajęli jakieś punktowane miejsce. Ej, to jest w ogóle niesamowite, jak oni dłużą ten odcinek, kim się już skończyły pomysły w połowie. No mówię wam, dalibyście Kasię. Kasia by powiedziała, wszystko by mi się udało, gdyby nie ty, wścibska babo! I by wyskoczył Scooby-Doo z szafy. No nie wiem, byście mogli coś zrobić. Sam nie wiem, czy jestem w niej zakochany. Ale to nie jest moja sprawa, rozumiesz? To nie jest moja sprawa. Ja mam nadzieję, że my się zobaczymy w turnieju i ty z tą swoją Ewelinką zajmiecie jakieś fajne miejsce, rozumiesz? Ale już nie będziecie robić komuś takiego świństwa jak mi. Ale tłumaczyłem ci przecież. Ta rozmowa dalej się toczy. Dlaczego oni dalej gadają? Po co? Po co ta rozmowa ma miejsce? Oni tak krążą w kółko cały czas. Dlaczego? What the fuck? Moich oczach już przepadłeś, rozumiesz? Przeprosiłem cię, obiecuję, że... No i co to ma do tego? Myślisz, że przepraszam wystarczy? Ja nie chcę już znać takich ludzi jak ty. Nara! I kończy się ta rozmowa 3 razy tak samo. Te sceny za każdym razem kończą się tak samo. Ona mówi, że nara i odchodzi. I dlaczego musieliśmy to być tego świadkami znowu? Cześć. Cześć. Tu wysypcie. Jest! Kasia zrobiła comeback! Dobrze jest, tak, mamy to, dobrze. Ja już chciałem wyłączyć. Cześć Kasiu, a co ty tutaj robisz? Przyszłam zobaczyć twój występ, przeprosić za to, jak się zachowałam i podziękować za to, że nie wniosłaś oskarżenia. Wiesz co, to było naprawdę głupie. No ja wiem, Kasiu, to było głupie. Było naprawdę głupie, że wpadłaś na pomysł, aby zgłosić mnie na policję. Zanim odebrali mnie i zawieźli na posterunek policji, ja zaszlachtowałabym ciebie jak świnie, ty odsączałabym twoją krew i potem piłabym ją w więzieniu. Powiedz mi, twój tata jest na widowni? Nie, nie wiesz, że tu jestem. A powiedz mi, a co tam u niego słychać? Ma kogoś teraz? Nie wiem, nie zwierza mi się. W sumie to mu się nie dziwię. Jesteśmy w separacji, jestem w separacji z moim ojcem. Okej, Kasiu, wiesz co, powiedz, wiesz, mam... Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Że jak ktoś to sobie znajdzie kogoś, to daj tej kobiecie szansę, dobrze? Dobrze. Weź daj jej szansę. Nie zabieraj jej duszy ze sobą. Czemu miałabyś zabierać jej duszy? Mi zabrałaś sukienki.
Zostaw jej duszę. Nie no, ale Kasia była naprawdę bardzo miła, nie? W sensie, jakby powinni byli wziąć bardziej wredną dziewczynkę, to by pasowała do takiej, wiecie, za dziorę. A tak, no tak przyszła miło. Miła była na początku, miła była na końcu. Bardzo się cieszę, że Kasia się zmieniła na lepsze. I bardzo ucieszyło mnie to, co mi powiedziała. Gdzie jest setka Kasia, gdzie ona mówi? Ha! Ta głupia baba znowu wierzyła, że ją lubię. Mój plan działa! To był bardzo ważny dla mnie dzień i dalej czuję, że cały czas się rozwijam. Oczywiście osiągam kolejne etapy w mojej karierze. Mamy kompletnie to w dupie. Dobra, nara, weź. Naprawdę, w sensie twój temat tańca mnie tak wymęczył, że już po prostu nigdy nie chcę widzieć ludzi tańczących. Po prostu usunęłaś mi radość z patrzenia, jak ludzie tańczą. To jest taki poziom. Dziękuję pięknie wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się wam spodobał, to jest jeszcze dziwnie, to jest ciągle oczkę, to nie jest cel tych materiałów, ale jeżeli się zaśmialiście, to już dobrze, to już mnie cieszy. Widzimy się w kolejnym filmiku, ja idę tańczyć, pokażę wam mój ruch, on polega mniej więcej tak. Ej.